siemanko, dawno mnie nie było na tym kanale. Dlaczego? Ponieważ tak. Nie miałem po prostu czasu. Nie miałem czasu na nagrywanie. Przygotowywałem się do wyjazdu, bo wiadomo, święta i tak dalej, trzeba było przyjechać do Polski na chwilę. Dodatkowo ta noc polarna tak nie napawa optymizmem. Także nawet jakbym nagrywał, to mało by było widać pewnie. A noc polarna się skończyła tydzień temu, więc coś wam ponagrywam. Dzisiaj jest w miarę ładna pogoda. Okolica wygląda tak, jak widać, sporo śniegu jest, aczkolwiek nie jest to jeszcze top. Złożyłem sobie nowego kompa na i9. Tak, złożyłem go sam. Umiem to zrobić, nie jestem jakimś tam specem od komputerów, ale umiem sobie dobre części sam je złożyć. Także to jest jakaś tam i9 12900K czy coś takiego. Nie podkręcana, bo nie bawię się w to. No i dzięki temu będę mógł rzucać filmiki w jakości 4K. Bo na poprzednim kompie miałem takiego Lenovo Think Center, taki malutki, fajny, ale no tak średnio sobie radził. Teraz mam nadzieję, będzie to sprawniej przebiegało i będę po prostu rzucać filmiki w jakości 4K w rozdzielczości 4K. Także nie mam jak kamery zamocować niestety, także może delikatnie szarpać obrazem. To jest moje miejsce parkingowe. Widzę, że ktoś w końcu je odśnieżył, bo chyba zatrudnili jakichś nowych kierowców i zasypali nam miejsce parkingowe. Także nowych i młodych chyba. Nagrywanie i jechanie pojazdem jest niestety niemożliwe. Już zaraz wyjdę, pokażę wam okolice. W ogóle to śniegu jest tyle. Tutaj jest tyle śniegu. Tutaj też są fajne pajdy śniegu. Dobrze, że woda jest blisko. To jest po prostu gdzie to wyrzucić, jak się za dużo nazbiera. Dobra, wysiądę sobie, pokażę wam, ile śniegu jest. Także tyle jest śniegu. No niestety nie mogę nagrywać samochodu, bo samemu jest bardzo ciężko. Kamera mi spada z deski rozdzielczej. Także postaram się może za tydzień coś jeszcze wam nagrać, jak będzie ładna pogoda. I ostatnio na grupie u Jagodowego była taka średnia sytuacja dla mnie.
ponieważ zapytałem pana Łukasza Stoparu tam na jego stronie, czy turbina, którą tutaj pokazuje, jest hybrydą, czy nie. No i ktoś po prostu wkleił ten post mój, znaczy post, tą odpowiedź właściwie. No i zaczęło się tam jakieś, nie wiem, delikatne hejtowanie, bo oczywiście wyrocznią jest pan Kiwi, który twierdzi, że z turbin się nie da zregenerować i tak ma być. No i zwolennicy przyszli i mi się dostało, nie wiem dlaczego, rykoszetem chyba. I spodobało mi się to, że pan słynny tuner z Warszawy lajkuje jakieś takie wyzwiska na mój temat, trochę takie to niesmaczne jest dla mnie. Bo kto jest u mnie na grupie z oglądających, to wie, że u mnie nie ma wulgaryzmów, bo za takie coś się od razu wylatuje. Widocznie państwo z Warszawy rządzi się innymi prawami i dla nich to jest normalne, także pozostawię bez komentarza. No, także tak jak mówiłem, postaram się od następnego odcinka ciekawostek wrzucać je w 4K, ponieważ pozwala mi na to nowy komputer. Także mimo, że jest tam, nie wiem, 6 stopni na minusie, to całkiem przyjemnie. A przejdę się jeszcze tutaj. Ten to chyba stoi dłuższy czas. O, to też. Także od tygodnia mamy widno. No widzicie, tutaj na przykład wyjadą sobie takimi pługami, wywalał to wszystko do wody. Ten śnieg po prostu się nie kumuluje na placu. Także fajnie. Także taki vlogasek króciutki. Chciałem wam się przypomnieć, że jest wszystko u mnie ok. Zaprowadziliśmy Subaru do Polski Jarka na remoncik. Ktoś tam go robi, nie wiem kto. Także jak przyjedzie, to na pewno zaprezentujemy. No fajna dzisiaj pogoda. Kurde, wczoraj jakiś update przyszedł do kamery z 28 chyba stycznia, czy 6, nie pamiętam. I powiem wam, że kamera dostała jakiś odpałów. Zaczęła mi się włączać o 4 rano. Włączać i wyłączać. A wczoraj poznałem fajnego człowieka, też mechanika, który ma warsztat w Bergen. I tak się, kurde, zagadaliśmy, że skończyliśmy dyskusję o chyba 5:30 rano, także dzisiaj jestem taki delikatnie niewyspany, która jest godzina 13. No, więc tak, jeżeli vlogasek wam się podobał, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapeczkę. Powiedzcie, czy lubicie śnieg, bo ja to tak... taki jak leży, to ok, ale jak pada codziennie po pół metra, to tak nie za bardzo lubię. Pozdro i do następnego.